ulicami miasta przechodzicie. Jak wrażenie, jaką atmosfera dzisiaj? No przede wszystkim, sami Państwo widzicie, że jest piękna pogoda. Wspomogły nas dziewczyny również z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i za to też jesteśmy bardzo wdzięczni. A w tej chwili mamy taki plan. Stajemy właśnie w takich miejscach, gdzie jest większe skupisko mieszkańców i czekamy na to, żeby przyszli, żeby wrzucili troszeczkę. U mnie trochę brzęczy, ale również troszeczkę jest pieniążków papierowych. Liczymy na to, że każdy, kto tylko ma ofiarne serce, będzie mógł dać i wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I jak mieszkańcy wrzucają do puszek, czy trzeba mocno namawiać? Odczuwamy wsparcie, także staramy się tutaj zachęcać, zbierać, a mieszkańcy, o, jak widać, pamiętają, wspierają, a my pośredniczymy w tym wszystkim. Warto było tak wyjść z domu? Tutaj lepsza taka inicjatywa orkiestry niż gdzieś iść w miasto i szukać wolontariuszy? Znaczy nie wiem, czy to jest jakiś problem tam, żeby znaleźć, no ale dobrze, że przyszli. Było ich słychać? Tak. Miałyśmy bardzo dużo ciast, już prawie nic nie ma, także jest chyba nawet lepiej niż w tamtym roku, bo ciast było naprawdę więcej. A kto piekł te pyszne ciasta? No my z Nowego Worowa przywiozłyśmy 25 ciast, aż tutaj dziewczyny też ze Świetlic pomagały, więc tych ciast było naprawdę dużo. Ci mieszkańcy Brzeńca chyba chętnie uczestniczą w tym finale. Bardzo chętnie, choć jest zimno, więc cały czas jest przemiał ludzi i no niektórzy nie mogą zostać dłużej, wiadomo, jest bardzo zimno, ale do końca, do 20 wszyscy razem dotrwamy, wymieniamy się, jest naprawdę bardzo dużo osób. Dziś na ulicach Złocieńca duża grupa wolontariuszy. 23 osoby zarejestrowane, ogólnie łącznie. Ta liczba nam wzrosła od ostatniego wywiadu i mamy około 70 osób. Od której dzisiaj byli na ulicach? Od 6 rano już pierwsze dziewczyny, to jest Roxana i Daria, którym bardzo serdecznie chcę podziękować, bo najbardziej chyba zmarzły z nas wszystkich, ale były bardzo dzielne i już mają pełną puszkę. Ten finał nie odbyłby się bez tak dobrej grupy wolontariuszy. Nie odbyłby się, szczególnie, że mamy czasy bardzo ciężkie i tutaj reżim sanitarny bardzo nas ogranicza, ale faktycznie wolontariusze są bardzo zjednoczeni. Chcę Wam bardzo serdecznie wszystkim podziękować za ogrom pracy, za zaangażowanie, za to, że jesteście i mam nadzieję, że będziecie z nami również w przyszłym roku. Dzisiaj ciężarówką przyjechaliście na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co pokazujecie tutaj? Tak, przyjechałem ciągnikiem siodłowym, który został gruntownie zmodyfikowany, łącznie z wnętrzem i jak i zewnętrznym. Chcemy pokazać, jak wygląda samochód w środku, jak kierowca wysoko siedzi, ile w ogóle widzi, siedząc za kołem kierownicy. OSP Siemczyno aktywny się włączył w dzisiejszy finał Wielkiej Orkiestry tu w Złocieńcu. Co robicie? Ozonujemy przede wszystkim samochody. Jesteśmy tutaj już czwarty rok. Oczywiście Kubuś jeździ cały czas, jest w podziale bojowym jednostki. Służy nam dość dobrze, niezawodnie. Jeździmy cały czas do akcji. Ratujemy, pomagamy. Jak dzisiaj wyglądał finał w Drawsku i co się działo od rana? O, ten finał cały czas trwa, dopiero o 20 zakończymy, a wiadomości dotyczące ile pieniążków zebraliśmy, to dopiero podamy we wtorek na pewno. Od samego rana jest tutaj bardzo duży ruch. Sprzedaliśmy wszystkie gadżety przygotowane na dzisiejszą akcję. W ciągu dosłownie 2 godzin rozeszły się migiem, że tak się wyrażę. Bardzo dużo pieniążków zarobiliśmy za to. Jeszcze tam dziewczyny kończą liczenie tej całej wielkiej puszki za te gadżety. Cały czas przynoszą nam pieniążki wolontariusze. Nie jest ich dużo w tym roku, ale tym niemniej naprawdę się bardzo starają. Pierwszy raz w tym roku zbieram w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Ja i tata, i ja i mój wujek niepełnosprawny zbieramy, żeby pomóc chorym dzieciom. No i to jest bardzo fajne przeżycie, jeśli ktoś jeszcze tego nie robił. I warto pomagać chorym osobom. Do sztabu zachodziłyście? A byłyśmy. Jaka jest atmosfera w sztabie? A fajnie, wszyscy mili, można pogadać. Jak wrażenia z tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry? No, że tak powiem, dla mnie to jest debiut i mogę powiedzieć, że jestem kierownikiem sztabu w Kaczmarkiewiczów. Chodzi ze mną mój syn, mój brat i będziemy grali do końca, do 20 godziny. I bardzo mi się to spodobało, bo ta chęć niesienia pomocy innym tak nakręca. Z dnia na dzień czuję się bardziej na jakieś różne akcje takie, że tylko będą jakiekolwiek akcje, to będę cały czas brał w nich udział, bo bardzo to mnie nakręca. Pomagam wspierać chore dzieci. Sam jestem niepełnosprawny, bo trzeba pomagać, bo czuję się, jakbym był zdrowym człowiekiem, że jestem potrzebny. Ludzie tutaj bardzo nie byli obojętni, wrzucali mi do puszki, jeszcze mnie bardzo wspierali. To i jestem bardzo podbudowany na tym. Chodzisz o kulach i dzisiaj cały dzień tutaj stoisz. Tak. I to daje mi to przyjemność, że mogę pomóc.